Bardzo serdecznie. Przedstawię się jeszcze raz. Nazywam się Piotr Drewczyński, jestem nadleśniczym Nadleśnictwa Głogów. Zwrócę tylko uwagę, że dwa takie nadleśnictwa są w Polsce, bo nie mamy w nazwie Małopolski, czyli na Podkarpaciu i na Dolnym Śląsku często nas mylą. Zebraliśmy się i bardzo Wam dziękuję za przybycie. Zebraliśmy się dzisiaj, żeby otworzyć nową trasę, nową ścieżkę przeznaczoną do jazdy konnej w lesie. I bardzo serdecznie witam Pana Wójta Adama Dziedzica, na terenie którego w zasięgu gminy jest ta trasa. Witam bardzo serdecznie Pana Wojciecha Słowika, sekretarza gminy Świlcza. Witam bardzo serdecznie i dziękuję za przybycie Pana nadkomisarza Roberta Kobylskiego z Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej, z wydziału, Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego. Witam bardzo serdecznie Pana Sebastiana Trala, kierownika rewiru dzielnicowych z Komisariatu Policji w Głogowie Małopolskim oraz jego współpracowników, młodszego aspiranta Tomasza Olinka, dzielnicowego gminy Głogów Małopolski, sierżanta sztabowego Gracjana Mazana z zespołu patrolowo-interwencyjnego i ruchu drogowego w komendzie, tak? Komisariacie, przepraszam, słabo poinformowany, policji w Głogowie Małopolskim. Witam bardzo serdecznie przedstawicieli tych najbardziej zainteresowanych grup tą trasą, pana Waldemara Kuźniara, który reprezentuje Konną Straż Ochrony Przyrody i Tradycji imieniem 20 Pułku Ułanów. Witam bardzo serdecznie pana Bartosza Marchwicę z Gospodarstwa Agroturystycznego Leśna Stajnia. Swój udział potwierdził przedstawiciel Ludowego Klubu Jeździeckiego Zabajka. No na razie nie dotarł. Ja bym się delegacją. Szanowni Państwo, dlaczego mówię nowa? Może tak zacznę. Mamy trasę wyznaczoną oficjalnie przed wieloma laty. Trudno mi powiedzieć przed iloma, bo jeszcze zanim tu przyszedłem na nadleśniczego, została wyznaczona. Idąc tu usłyszałem, no dobrze, żeby ta trasa nie była utwardzona. Żeby wyznaczyć trasę konną w lesie, musimy spełnić kilka warunków. Ustawa mówi, że trasa konna do jazdy konnej może być wyznaczona tylko drogami leśnymi. My mamy tak, las to jest wszędzie, ale w tym lesie mamy wyznaczone drogi leśne. Czyli nie mogę wyznaczyć poza drogą leśną. Często jest ścieżka, linia oddziałowa, wydaje się, że droga, ale to nie jest droga, nie funkcjonuje jako droga, na przykład szlak zrywkowy. Ja zgodnie z prawem nie mogę wyznaczyć. Tutaj była droga, która fizycznie w terenie nie istniała, ale na mapie istniała. W związku z tym mogłem wykonać pewne prace i tą drogę przywrócić. Dla konia droga utwardzona jest niedobra, tak? Musi być podkuty, a ponieważ my nie robimy asfaltowych, to te kamyki drobne wbijają się między podkowy, koń ma problemy z pójściem. A dla nas to jest tragedia, bo te wszystkie drogi utwardzone to są drogi, które służą gospodarce leśnej. Tak naprawdę my nie robilibyśmy dróg, dlatego żeby ktoś spacerował, jeździł koniem, gdybyśmy nie musieli wykonywać zadań z zakresu gospodarki leśnej. Jeszcze parę warunków spełnia ta trasa, których nie spełniała trasa poprzednia. Ta trasa, która nie wiem dlaczego biegła również drogą powiatową. No, nie mieliśmy do tego uprawnień, żeby wyznaczyć trasę drogą powiatową. Trasa musi być dostępna dla wszystkich. I tutaj jest, mamy tam miejsce postojowe, gdzie można przyjechać, zostawić samochód z przyczepą dla konia. Można wejść tam przy szlabanie, można tutaj, bo oczywiście koń może poruszać się po drogach publicznych, można tutaj. Tutaj będzie kiedyś przepust i będzie zwykłe zejście na tą drogę z drogi publicznej, no ale to musimy zrobić legalnie. Droga biegnie cały czas drogami nieutwardzonymi.